No to mamy zwycięzcę. Poznajcie historię serii Hearts of Iron. Paradox już od początku dążył do stworzenia gry, która możliwie jak najwierniej będzie odwzorowywała II wojnę światową oraz panujące tam realia. Oczywiście zarówno od strony militarnej, jak i politycznej. W 2000 roku premierę miała pierwsza odsłona Europy Universalis. Stąd szablon rozgrywki z tamtej gry został przeniesiony na realia drugowojenne. Hearts of Iron miało być rozszerzeniem tych doświadczeń, tylko przeniesionych na współczesne konflikty. Jak wspomniałem w ostatnim filmie o początkach Paradoksu, pierwszy HOI został u nas wydany jako Europa Universalis II Wojna Światowa. Podobnie jak Europka, został zaprojektowany na silniku Europa Engine, który pozwalał na dokładne symulacje działań wojennych, a także zarządzanie państwem. Tutaj warto wspomnieć, że Europa Engine był protoplastą używanego przez Paradox do dziś Clausewitz Engine, o którym zrobiłem na kanale osobny film. Podlinkuję wam go w komentarzu. Pierwsze Hearts of Iron miało premierę w 2002 roku i było chwalone zarówno przez krytyków, jak i przez graczy. Weźmy pod uwagę, że wtedy jeszcze głosy krytyków cokolwiek znaczyły, nie to co dzisiaj. Obie strony chwaliły grę za ambitne podejście do tematu oraz złożone symulacje i przedstawienie konfliktu. To, co Paradox zaprezentował nam przy okazji pierwszej Europki, tutaj zostało już ugruntowane i wpłynęło jako fundament na dalsze gry Grand Strategy od tego studia. To, co gameplayowo wyróżniało HOI-a, to na pewno możliwość wyboru dowolnego kraju, który brał udział w czasach II wojny światowej, zarządzanie nie tylko zasobami, ale i dyplomacją, handlem itd. Prowadzono zaawansowane systemy, które przedstawiały logistykę przemysłu wojennego, biegostwo, a także kontrwywiad. No i oczywiście najważniejsze, gra odzwierciedlała scenariusz i kluczowe momenty II wojny światowej, ale pozwalała graczom przeprowadzić swoją alternatywną historię. Jak widać, ten szereg chwalonych aspektów doprowadził do kontynuacji tejże gry, która została wydana w 2005 roku. Hearts of Iron 2 dodaje do gry sporo nowości. Między innymi to już od tej odsłony możemy na przykład zaszczepić w Rzeszy Niemieckiej ideologię marksistowską. Poza obecnością głównych sojuszy takich jak OŚ, Alianci albo Komintern, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kraje mogły między sobą zawierać mniejsze frakcje. Wprowadzono także umowy handlowe, a gra posiadała od teraz dosyć ciekawy tryb kooperacji, w którym, uwaga, dwoje graczy mogło sterować jednym państwem. Nice. Drugi HOI doczekał się także dwóch dodatków. Pierwszym z nich był Doomsday z 2006, a rok później premierę miał Armageddon. Oba DLC-ki dodawały nowe scenariusze, będące niczym innym jak historią alternatywną. Doomsday skupiał się na tym, co by było, gdyby doszło do konfliktu nuklearnego. Zaś Armageddon, poza wydłużeniem rozgrywki do 1964 roku, daje nam również całkowicie alternatywną mapę, którą możecie oglądać tutaj obok. Akurat zaczerpnięte z moda do HOI-a 4, który właśnie ten dodatek odwzorowywał. Jak widzimy, mamy tutaj zarówno Imperium Osmańskie, Rzym, Francję Burbońską, a także Wielkie Państwo Kozackie. Można powiedzieć, że z tym dodatkiem nieźle przykozaczyli. W 2007 roku po raz pierwszy wykorzystano nowy silnik, Clausewitz Engine. Pierwszą grą na nowym silniku była Europa Universalis 3, a na horyzoncie za nią już szykował się HOI 3, który na premierę był gigantyczny i oferował około 10 tysięcy prowincji do podbicia. Akcja gry toczy się w latach 1936-48, czyli de facto tak samo jak w czwórce. Dzięki temu zabiegowi jako gracz mamy jeszcze trochę czasu, żeby przygotować się do nadciągającego konfliktu. Tutaj widzimy powolne i stopniowe obniżanie poziomu trudności gier Paradoksu, ponieważ o ile wcześniej były one kierowane do, nazwijmy to, elitarnych strategów, no to teraz Paradox stopniowo dążył do tego, żeby dostać furtkę również dla laików, którzy chcieliby po prostu spróbować się czy to w HOI-u, czy to w innych grach tego studia. W tym celu zdecydowano się na m.in. całkowitą zmianę interfejsu. Dalej była wymagająca, ale przy okazji była również bardziej przejrzysta. Hearts of Iron 3 był pierwszą grą Paradoxu, która wykorzystywała trójwymiarową mapę i możliwość dowolnego ustawiania rozdzielczości gry. Trójeczka doczekała się trzech dodatków. To jest Semper Fi, która dodawała cele wojenne, For the Motherland, który dodawał opcje szpiegowskie, buntów, a także działania wywrotowe i opozycyjne do gry, i inne opcje, które były wokół polityki wewnętrznej danego państwa, oraz Their Finest Hour, dodający specjalne jednostki komandosów. Poza nimi zaczęto wydawać coś, co dzisiaj już jest trochę zmorą Paradoksu, mianowicie nowe unikalne sprajty dla wojsk niemieckich, nowe unikalne sprajty dla piechoty japońskiej, nowe, unikalne piosenki dla Związku Sowieckiego. O tej serii można powiedzieć od gier dla elitarnych strategów do gry dla dzieci.
Hearts of Iron 4 z 2016 roku znacząco obniża poziom trudności, dzięki czemu staje się dla Paradoksu kurą znoszącą złote jaja. Pamiętam, że żeby w miarę tak swobodnie już się poruszać po Europce, potrzebowałem tak między 30 a 50 godzin gry, nauki na błędach i poradnikach. W Crusader Kingsach też coś koło tego było. Natomiast po hoju wystarczyło mi obejrzeć jednogodzinny poradnik i w zasadzie już bez problemu mogłem wskoczyć do tej gry. Gra była rewolucją graficzną dla gier Paradoksu i do tej pory prężnie się rozwija. Na dzień, kiedy to nagrywam, doczekała się 10 DLC-ków, wliczając oczywiście te, które stały się niedawno częścią podstawki. O tych DLC-kach zrobimy sobie pewnie osobny materiał, więc tutaj nie będę się nad nimi rozdrabiał. Będzie to film podobny do tego z DLC-kami do Europki. Ostatnie działania Paradoksu to jest niestety jakiś śmiech na sali. Patrząc na jakość takiego Trial of Allegiance, które jest gorsze niż moje wymawianie tej nazwy, bądź ostatni content pack, no to patrząc na to wszystko, wydaje mi się, że Paradoks niedługo stanie się kolejnym Blizzardem, który pod kątem jakości nie ma nic już do zaoferowania, po prostu buli i buli kolejną kasę od graczy. Ciekawe, czy tak samo jak Blizzard będzie szybko tracił swoje community. Widząc sukces Hoja 4, myślę, że powinniśmy spodziewać się, że kolejne gry Paradoksu będą miały podobny poziom trudności. Trochę ciężko mi się dziwić, bo jak mamy trafić do małej grupy, a trafić do tej plus dwa, może nawet trzy razy większej grupy, no to chyba matematyka jest tutaj oczywista. To by było na tyle. Prześledziliśmy właśnie historię tej drugowojennej serii strategii, która jest już z nami od 2002 roku. Na dniach pojawi się ankieta, w której zdecydujecie, którą serię Paradoksu mam przybliżyć następnym razem. Jeśli Ci się spodobało, mam nadzieję, że zostawisz coś po sobie. Kanał prężnie się rozwija, więc jeśli jeszcze tego nie robisz, zachęcam do zasubskrybowania nas. A ja w zamian będę dostarczać jeszcze lepsze materiały. Tyle ode mnie, widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych odcinków. Do zobaczenia!